Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w mapce Nowa Ja. I to jest ogólnie mapka stworzona przez, uwaga, Kasarixa. I już wam ogólnie opowiadam fabułę mapy. Mapa została przez Kasarix, mam nazywa się Nowa Ja. I fabuła. Główna bohaterka przeprowadza się ze wsi do miasta, próbując doznać nowego otoczenia i poglądów. Wszystko przebiega idealnie do momentu, w którym zaczyna dziać się coś dziwnego. Mapa trwa 30 minut oraz posiada specjalny teksturpak, którego teraz możemy zobaczyć. I się ona automatycznie uruchomi i mapa nie posiada żadnych... modyfikacji i jest na komendach, jest na wersji 1.16.1. I to jest mapa horror. I dobra. Jest tak, witaj, dzięki, że postanowiłeś pozagrać w moją mapę horror. Coś przypadkiem połączałem. Nie, wyłącz się. Świetnie się bawiłem tworząc tę mapę i mam nadzieję, że ci się spodoba, życzę miłej i ciekawej rozgrywki. Mapa ta jest jednym z mniejszych moich projektów, natomiast zawartość jest myślę bardzo bogata. Ogólnie to muszę przyznać, że ciekawie to wygląda z tymi teksturpakami i do mapy jest również dołączony specjalny teksturpak, do którego mapa nie zadziała. Z którego mapa nie zadziała, powinien on załadować się automatycznie wchodząc na tą mapę i mi się załadował. Nice. Ustawienie graficzne. Kreska gamme mode 2, czyli adventure. Renderowanie 10+. Ok. Dźwięki od 60 do tylu. Ok. Muzyka, dźwięki. 60 niech będzie. Muzyka off, jasność 100%, ok. Poziom pokojowy i 95. Ustawienia graficzne. Czy to chyba nie było? Kurka. Wow, dziwne takie. Ej, podoba mi się to. Podoba mi się. Kolej zna się na komendach. On stworzył w ogóle jeszcze mapę Wilczy Głód. Jeśli w tej chwili oglądasz ten odcinek, to powiem ci, mapa jak na razie wygląda zarąbiście i naprawdę jesteś świetnym twórcą mapek. Cutscenki są... A co, tak, czyli nie mogę, okej. Okay. Kasarix. Kasarix. Coś się z teksturami powaliło. O, woda się gotuje. Będę ją wyłączyć. Okej. Mam czajnik. Mogę go... Mogę gdzieś ten czajnik położyć? Halo? Mam rozumieć, że to będzie mój przyjaciel. Aha, dobra. Okej, okay, już rozumiem, co było nie tak. Wiecie, miałem herbatę sobie.
ostatnie pudło i będę miała to z głowy. Jak zapomniałam kupić baterię do zegarka. Okej. Okej, co ma... A, przy laptopie możemy sobie mówić. Stary, lecz niezawodny, wiele przeżył. Tak jak mój. Też był. Był stary, bo oblałem go sokiem. Pudło do sypialni. Okej, okej, okej. Widzę, że tutaj tekstury nie ma, ale to nie ma się czy... Nie ma co się... Okej. Matko, kompletnie zapomniałem o tych zdjęciach. Show me those photos, show me those photos. To były czasy. Yes, Kasiu, to były czasy. To były czasy. Zawsze lubiłem spędzać czas na dworze z moją siostrą. Zawsze wiedziała, co powiedzieć, kiedy byłam smutna. Często graliśmy w chowanego, hech. Ona zawsze wiedziała, gdzie się ukrywam. Na środku też miał niezłą frajdę, szukając nas po całej wsi. Dobrze, że nic nam się nie stało. Trochę jak moje dzieciństwo. Też po wsi się chowali, odchowałam ze swoim bratem młodszym. A to było kiedyś. Kliknij shifta, by kontynuować. No to lecimy dalej. O! Mój dziadek miał bzika na punkcie malarstwa. O! Codziennie malował nowe obrazy. Kiedy grałem na wiolonczeli, natchnąłem dziadka do namalowania kolejnego. To był jego ostatni. Szkoda. Ale fajny obraz, ładny. Ach, nigdy ich nie zapomnę. Nasza mała grupka przyjaciół. Robiliśmy ze sobą mnóstwo... Ze sobą dosłownie wszystko. W naszym towarzystwie nigdy nie było nudno. Żyliśmy każdym dniem, jakby był naszym ostatnim. Spontanicznie, kreatywnie i rozrywkowo. Będzie mi tego brakowało. To ona się wyprowadziła, czy jakoś tak? Gotowe, wszystko na swoim miejscu. Dobrze, że wziąłem te zdjęcia. Nawet jak czegoś zapomnę, to one będą pamiętać. O, ktoś dzwoni, pewnie Bartek. LOL, działający Skype. Tak jak przypuszczałam. Cześć Bartek, co tam? Smutno mi. Co się stało? Nie widzieliśmy się już 2 lata. No, raczej 2 dni. Ale to i tak dużo. Bartek, wiesz, że w każdej chwili możesz do mnie przyjechać, prawda? Prawda, ale wolę być niespodziewanym gościem. O, i co teraz? A potem Bartek musi czekać 3 godziny, bo Kasi nie ma w domu. Ponieważ Kasi nie spodobało się nowe otoczenie, więc postanowiła wrócić do domu na wieś. Chciałbyś. I to jeszcze jak. A pamiętasz, jak bawiliśmy się w tej piaskownicy do sąsiada? Matka, ale zrobiłem wtedy zamek. Jeju. Masz na myśli ten kwadrat z jednym oknem bez drzwi? Kasia, no weź, byliśmy dziećmi. Zawsze robiliśmy dziwne rzeczy. Myślisz, że nie chciałem być znowu dzieckiem? A kto by nie chciał? No właśnie. W takim razie opowiadaj, jak ci się podoba nowe mieszkanie. Jest mega, tak jak chciałam. A rozpakowałaś się już tam? Właśnie przed chwilą skończyłam i jestem w końcu wolna. Właśnie, miałem ci przypomnieć, że o 21 leci film, który tak bardzo chciałeś zobaczyć. O, dzięki za przypomnienie. Na ciebie zawsze można liczyć. Do usług. A i ten, chciałem ci coś powiedzieć, ale no nie wiem, może lepiej abym nie mówił. Co takiego? Ale nie chcę cię zamartwiać. Skoro już zacząłeś, to dokończ. No bo wczoraj byłem ciekawy i zacząłem szukać informacji na temat twojego mieszkania w internecie i znalazłem pewną rzecz, która
się wydarzyła właśnie tam, gdzie teraz mieszkasz. Jaką rzecz? Około 10 lat temu mieszkała w tym miejscu jakaś pewna rodzina i wszystko było dobrze. Mieli spokojne życie, mieli dzieci. Natomiast pewnej nocy zostali zamordowani. Wszyscy. Co dziwne, sąsiedzi mówili, że nic nie słyszeli. Żadnych krzyków czy chodzenia po klatce schodowej. A ciała rodziny zostały ułożone w znak trójkąta z kłowami w środku. Dużo osób nie wie o tej całej sytuacji, nawet właściciele, ale to głównie dlatego, aby nie odstraszać ludzi. Doczytałem jeszcze, że ludzie skarżyli się na dziwne odgłosy wydobywające się z wentylacji lub przedmioty, które same zaczęły się ruszać. Prawdopodobnie to duchy dawnej rodziny, które nawiedzają to mieszkanie. Nie da się ich odpędzić. Dlatego chciałem cię poinformować, abyś po prostu uważała tam na siebie. Wow, aż mnie ciary przeszły. To nie był mój cel, po prostu gdyby coś się dziwnego działo, zadzwoń do mnie, a przyjadę. Jasne, nie ma sprawy. Dobra, słuchaj, nie będę ci już zabierał czasu, bo muszę iść jeszcze do sklepu, bo dosłownie nic nie mam w lodówce. Właśnie też będę szła. Może zrobię ciasto i przyjdziesz na kawę. Kawkę. Brzmi świetnie. Dzięki. Na pewno przyjadę. To do zobaczenia. Cześć, cześć. Makawunia? Nie. Ogólnie grałem. Tego to się nie spodziewałam. Czemu mi nikt o tym nie powiedział? Dobra, spokojnie, nic złego na razie się nie dzieje. Lepiej pójdę już do tego sklepu. Może kupię sobie frytki karbowane. Wezmę tylko torebkę z salonu. Telefon? Nie. Torebkę z salonu. Tu jest salon, ale gdzie jest torebka? Na pewno nie w telewizorze. Ale dziwnie to wygląda. Znaczy widzę, że niektóre tekstury mogą się nie naładowały, nie załadowały. Ale to wygląda ładnie. Torebka w salonie. Torebka? Nie torebka. Znaczy wiem, że torebka w salonie, ale w salonie tutaj nie widzę. Może gdzieś... O. Zdjęcie. A mogę? Nie, nie mo czyli nie możemy dostać. Głośnik, pudło. Cisza, ja pinkole. A, tu jest torebka. Okay. Mogę już wyjść. Tylko pytanie. Te drzwi? Czy te drzwi? Nie, widzę. Te drzwi. Welcome. Chwila. Ja nie kładłam, bo tutaj kubka z herbatą. Może go odniosę. I don't think so. Ach, ta moja pamięć. Wątpię, że twoja pamięć. Ja wszystko widzę twoimi oczami, kobieto. Ja jestem w tobie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę jedynie kupić kilka produktów. Dobra, zobaczmy, gdzie znajdują się jajka. O, Sia, Mizuś. Á, semmi különleges, éppen dolgozom. Van egy kis boltom Lengyelországban, képzeld. Aha, hát nemrég nyitottam ki, és hát elég sokan járnak ide. Persze, nyugi. Jövő héten jövök haza Magyarországra. Már alig várom, hogy lássalak, mert nagyon-nagyon hiányzol. Ó, na de sajnos már nem kell visszadolgozni. Szia! What is that language, my friend? O, tutaj są. Właśnie jajka miałem znać. Bo miałem przyjeżdżać do dziadków, mieli ogromną farmę, w której dosłownie było wszystko. Dźwięki zwierząt z rana, wiatr falujący pola i przepyszne obiady. Ech, już mi tego brakuje. Dobra, jajka mam, więc czas na cukier. Give me sugar, daddy.
Co ja kurna gadam? Jest i cukier. Kurna, tak się cukier bierze. Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy przesądzają, że ze słodzeniem herbaty. No bo rozumiem, że można posłodzić dwoma czy trzema łyżkami, łyżeczkami. Ale słodzić pięcioma czy sześcioma to już przesada. Tak, zgadzam się. Na koniec zostało nam mleko. O, jest i mleko. Matka aż mi się przypomniała, jak babcia pokazywała jak wydoić krowę. Na początku byłam negatywnie nastawiona, bałam się, że zrobię krowie krzywdę. Natomiast przełamałam się i dałam radę. Wikoskaus wypełniam nawet pełne wiadro mleka. O, Fidius, boci. Mektor od mojej imię nie zjedy. Nie rozumiem. I don't speak in... O, ja nie jestem z Polska, ja z Węgier. Chcę zapytać ciebie jak godzina, bo bateria mi padła telefon. A, rozumiem. Jest godzina 15:43. O, bardzo dzięki, miłego dnia życzyć. Nie ma za co. Węgierski, więc mam wszystko, czego potrzebowałem. Chociaż przydało mi się jakoś uczcić nowe mieszkanie. No dobra, jedno piwo nie zaszkodzi. Powinny być gdzieś w lodówkach. Okej, widzowie, wracamy, bo ogólnie się wydarzyło tak, że coś się zwaliło wcześniejszym zapisem. Znaczy nie z zapisem, a wcześniejszą mapą. Dlatego wracamy z powrotem i czekajcie, bo mi... Chcę dokręcić mikro! O nie, w ogóle ono... To tu jest taka rączka zakurzona, będę musiał zająć. I dobra. Może mi się uda przetrzeć. Dobra. Pakiet. Dobra. Nie, dobra. Ogólnie zaczniemy już tą mapę i zobaczymy, czy nie będzie tym razem tych błędów, co wcześniej były. Let's go. Idźmy iść po mleko. I w tym momencie zaczyna się niefajna sytuacja. Okej. Hello? Wszystko w porządku? Tak. Zadzwonić po pogotowie? Nie, trzeba. Już mi lepiej. Cóż, no dobrze. Dzwoń. Mam astmę. Nie no, żartuję. Szybko. Halo? Witam przyszłą panią prezes. Może kiedyś, ha. Jak dla mnie, to już mogłabyś zostać prezydentką. Tak, zatrudnię cię i będziesz codziennie podawała mi kawkę. Ja, to dla mnie zaszczyt. Co tam porabiasz? Straszne nudy. Bez ciebie to nie to samo. Chcę próbować nowe rzeczy w życiu. Nie mogę ciągle stać w miejscu. Ach, zazdroszczę ci. Niby czego? Wszystkiego. Masz swoje własne mieszkanie, pracę, a nawet świetnie gotujesz. A, pamiętasz jak spaliłam kurczaka? Wciąż pamiętam twoją minę po wyjęciu go z piekarnika. Miałaś chrupiącego, to był chrupiący. A właśnie, podobno Bartek do ciebie dzwonił. Czekaj, skąd wiesz? O tym mówił wiesz. Mi, on bardzo za tobą tęskni. Na pewno się jeszcze spotkamy, to tylko kwestia czasu. Tylko uważaj tam na siebie, okej? Okay? Masz nowe mieszkanie w mieście, które pewno znasz. Nie masz pojęcia. Witam. Halo? Było dziwne. Może rozładował się jej telefon? O kurczę, niedługo zacznie się film, na który tak czekałem. Skoro mam telefon przy sobie, to warto by było zamówić coś do jedzenia. W ogóle to jest fajne, że słychać właśnie z lewej strony. Pizzeria Albano. Czym mogę pomóc?
Dzień dobry, chciałbym zamówić... Kliknij na wybór... oferty. Co by pan powiedział dla jednej osoby? Cóż, poślamy przepyszne pizze, stawy obiadowe, a nawet i kebaby. Mamy również ofertę specjalną, w której po zakupie kebaba otrzyma pani darmową dwulitrową Pepsi. W takim razie poproszę... Kebab. Kebaba. Dobra. Coś do picia? Nie, nie trzeba. Dokąd to będzie? Brodowska 8, mieszkanie 23. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Gotowe. Teraz zostało tylko czekać. No ale jak nic do picia? Przecież mówił dwulitrowa Pepsi z darmowak w gratisie. Ta tekstura mi przeszkadza w oglądaniu telewizji. Bo coś się nie zadawało. Cześć widzowie, ja wam to... Może troszeczkę przyciszę. Tak, tyle. Telewizorku? Ty? Knock, knock. Ktoś jest przy drzwiach. Halo? Dzień dobry. Zamówienie kebab? Tak, tak. To będzie 28 zł. Proszę. Wszystko w porządku? Szczerze, nie mam pojęcia. Dzieje się coś dziwnego. Hello. Postman. Co się dzieje? Muszę zadzwonić do Bartka. Bartek, pomóż mi, kurde. Jest telefon, gdzie jest telefon, gdzie jest telefon, gdzie jest telefon. Cis. Wiem, przepraszam, ale to bardzo ważne. Co takiego? Dzieją się różne rzeczy, na które nie mam wpływu. Sama już nie wiem, co jest prawdziwe, a co nie. Boję się, po prostu się boję. Kasia, to był tylko taki żarcik, no. Chciałem się tylko trochę nastraszyć. Nie, chłopie, to mnie straszy, kurwa. A ty nie rozumiesz, co się dzieje naprawdę. Jak naprawdę, skoro... Myślisz, że jesteś taka cwana? Co? Czy ty naprawdę myślisz, że nam się tak nabrać? Chciałabyś. O czym ty mówisz? Ty chcesz się odegrać na mnie, ale nie ma mowy. Ja się nie nabiorę, coś ty. Bartek. Cóż, w takim razie życzę miłej zabawy z duchami, a ja pójdę spać. Cześć. Poczekaj. Nie.
Bartek, you bitch. I'll find you and I'll kill you. Nikogo nie ma. Tylko światło się tak troszeczkę... Teraz gdzie jest mój telefon? Halo? Jedynie słychać, jak ktoś oddycha. Na twoim miejscu wziąłbym inhalator. Inhalator. No powiem wam tyle, że Bartek nie jestem chłopaka, którym bym się zaprzyjaźnił. Przepraszam, panowie, to jest private property. Please, get up. Ogólnie widzę, jak ktoś mi wbił do pokoju. Jak Boga kocham, kiedy... Zainstaluję kiedyś kluczyki w drzwiach? Woda! Gdzie jestem? Tu jest jakiś odwzorowanie? Nie wiem, jakieś choroby albo co? Witam. No, z panem się nie chcę już spotkać. Góra, dół, dół, góra, dół. Mam wrażenie, że tam były drzwi. Albo jestem stuknięty. Jest też taka opcja. Papier tu, ale tu wykluczyk. Kluczyk. Nie mogę chwilkę. Jakieś drzwi, do których nie mam dostępu. Tutaj coś. Tutaj bezpiecznik. Tutaj nic. Zamknięte. Dół, znaczy tak. Przód, dół, no, przód, dół. Tu. Nie wiem, dlaczego możemy się to przydać. Poszukajmy czegoś. Okej, kluczek. A do tego pokoju. Tak, do tego pokoju. Karty, jakieś czerwone. Myszka. Myszko, co tutaj? Dobra, że się znam na elektryce. Znam się na elektryce. To musi być chyba piwnica w hotelu. Okej. Bezpieczniki włączone, tutaj wszystko włączone, więc możemy wyjść stąd. Brak dostępu, kliknij tutaj, aby wyjść.
Brak dostępu. Sprawdzę, może to skrzynkę elektryczną. Właśnie, skrzynka elektryczna. Brakuje jakiegoś przełącznika, jakiejś dźwigni. Chyba gdzieś widziałem taką czerwoną dźwignię. Może ona jest do tego. Muszę ją znaleźć. I guess yes. Nie, to nie jest to. A, wiem, która dźwignia to była. Tutaj była dźwignia. O, tutaj jest właśnie. Czerwona dźwignia. I nie powinienem mieć możliwość odpalenia bezpieczników. Się zepsuł ten. Walet. Okej. Okay. To jest jakaś zagadka, tylko oczywiście coś powinnam. Walet. Nie wiem, coś pominąłem. No kurna, no musiałem pominąć. Zobaczę, czy teraz zobaczę u innego youtubera, czy coś nie pominąłem właśnie. Tutaj są karty, tutaj jest to. Tutaj jest jakieś skrzynka z tymi. Nie wiem, może tutaj mogę coś tutaj zrobić. I bez kodu tędy nie wyjdę. A, wiem, o co chodzi. Jak tam było? Już wiem. Walet. Rom. Żołądź. Serc. Okej. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. Okej. 4, 2, 5, 5, 8. Wiedziałem, że to będzie dobry pomysł. Okej, okay, weszliśmy na teren jakiejś laboratorium, szpitala? I don't know. A się okaże, że to wszystko tak naprawdę to jest szpital i nasza postać jest w śpiączce farmakologicznej. To wszystko to jest tak naprawdę koszmar. Znaczy, tak mi się wydaje. Albo się wydaje, albo słyszę płacz dziecka. Albo to, co mi się wydaje. Światło miga. Nie podoba mi się to. Nie, takie dźwięki po prostu będę. Już myślałem, że nie dojadę. Dobra, idziemy. Nie, to musi być jakiś koszmar. Czemu nie mogę się obudzić? To jakaś kara? Zrobiłem coś źle? Jeśli tak, chciałbym to naprawić. Jeśli jeszcze mogę. Proszę.
O nie. I się... Zarznęliśmy. Sama opuszczona w w hotelu. Amberstone Texture Pack. Modele 3D Kasar i Tsunami 67. Animacje Kasar. Dubbing Verika. Chevron. Balz. Zivr. Kasar. Mapa by Kasar. Nowaja. Ciekawa nazwa, intrygująca historia. Koniec. Bardzo ci dziękuję za przejście mojej mapki. To dla mnie wiele znaczy. Mam nadzieję, że mapka ci, że mapka ci się spodobała oraz że pragniesz ich jeszcze więcej. Mapa by Kasar. Wysyłam podziękowania dla Ambersona za użyczenie ich tekstur paku do tej mapki. Bez nich mapa by nie wyglądała tak pięknie i klimatycznie. Mam dla nich dużą przysługę. Powiem to tak. Mapa była zarąbista. Podobała mi się. Była. Bardzo mi szkoda pani Kasi. Nie wiem, co było podwanym. Ogólnie mam dwie teorie. Pierwsze, albo po prostu porobiła coś w przeszłości, ją znajomi porzucili, została sama z jakimiś, może powiedzmy, wyrzutami sumienia, które ją męczył jakąś karą i nie mogła tego znieść, więc się zabiła. Albo drugi powód, jakaś choroba, czy coś w ten deseń, albo po prostu jakieś... Wiecie, jak niektórzy mają choroby, typu, że na przykład słyszą głosy, co nie, na przykład schizofrenia czy coś, to mógłbym też obstawiać, że druga teoria to jest coś na ten sposób, że właśnie nasza bohaterka choruje na tego typu schorzenie. No i nie mogę tego znieść i się, no, zabiła. Albo po prostu czuła się porzucona, samotna, no i ją po prostu też myczy wyrzuty sumienia, że to zrobiła. No cóż, zobaczmy sobie w ogóle, jak ta mapa wygląda. Mamy model Spectator, oczywiście. Ja pinkole, widzicie to? Czy wy to widzicie? Ja widzę, ja pinkole. Ile tego jest? Wy to widzicie? Przy samym sklepie ile musiało być tych różnych komend? Przy sklepie... Albo przy tym korytarzu całym... Yo, czyli to jest nasz ten przyjaciel, czyli to jest niewidzialny ten, okej. Okay. To ma wszystko sens. Widzę, że tutaj też wszystko zrobione fajnie. No, powiem wam, że widać, że Kasar się namęczył przy tej mapie i mapa wygląda zarąbiście. Kasar, mapa zarąbista. I w ogóle jakbyś mógł wytłumaczyć mi, czy jedna z moich teorii ma w ogóle sens, byłbym wdzięczny. Bo nie mam pojęcia, co się tej pani stało, że pani Kasi, że... Stało się i to, co się stało, ale powiem ci, cutscenki, klimat, w ogóle ten klimacik, typu na przykład właśnie te dubbingi zrobione i w ogóle miodzio, więc tak. Pozwólcie, że pójdziemy tutaj na starcik i zakończymy odcinek. Nie to. Game mode Adventure. No, widzowie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał z tej mapy. Ogólnie muszę wam przyznać, że mapa była naprawdę miodzio i mam nadzieję, że zobaczymy więcej map od pana Kasara. Jest jeszcze mapa Wilczy Głód od Kasara, którą też zobaczę, ale mapa miodzio, horrorek, miodzio, klimat. No, nie powiem, że się... Nie miałem żadnych drgnięć w ogóle ze strachu, bo miałem przy tych jumpscarach w ogóle. Ciarki mnie przechodziły, kurna. Gęsia, skórka, no ale no. Odcinek świetny. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale z map z Minecrafta. A już za tydzień rozpoczniemy... Chyba to będzie jedyna seria z Robloxa, kiedy będzie w ogóle jakaś nagrana. Bo wiecie, Roblox ostatnio nie za bardzo ludzie oglądają Robloxa. Znaczy, chodzi o to po prostu, że... Ludzie nie są zbyt chętni do oglądania. O, w ten sposób powiem.
Będzie to jedyna rzecz z Robloxa na moim kanale. Później to obstawiam, że głównie będziemy grać na live'ach w Robloxa. Znaczy to zależy od was, jak chcecie. Ogólnie to oznacza, że w następnym tygodniu będzie mapka The Mimic w Robloxie z moją koleżanką. Przyjaciółką dokładnie. Także mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na mój kanał. Jesteście zainteresowani moimi filmami, chcielibyście więcej moich materiałów na kanale i wspomóc mnie zmotywować do działania. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.